znaczy najważniejsze założenie to były 3 punkty. Ciężko było powiedzieć tak naprawdę, na co nas stać i wiemy, że jeszcze mamy duże zapasy i myślę, że w następnych meczach niektóre elementy poprawimy i na pewno ta gra będzie wyglądała dużo lepiej. Aczkolwiek mówię, no dzisiaj wysoki wynik 8-2, także spokojna wygrana i to też może gdzieś tam w końcówce niektóre błędy były spowodowane rozluźnieniem i właśnie tym wysokim wynikiem. Witam Państwa na meczu 10. kolejki pierwszej ligi hokeja na trawie. Pomorzanin Toruń podejmuje LKS Gąsawa. LKS Gąsawa w swoich dotychczasowych 8 spotkaniach zdobyła 6 punktów. Jej bilans bramkowy to 16 bramek zdobytych, 38 bramek straconych i zajmuje 9. miejsce w pierwszej lidze hokeja na trawie. Pomorzanin Toruń w 9 meczach zdobył 19 punktów. Jego bilans bramkowy to 34 bramki strzelone, 20 bramek straconych i zajmuje 4. miejsce. 10. kolejka rozciągnęła nam się trochę w czasie, jakoś rozpoczęła się 31 marca i wtedy to 6 drużyn rozegrało swoje spotkania. I tak, LKS Rogowo zwyciężył Wartę Poznań 4-3. MKS Środa Wielkopolska w regulaminowym czasie zremisowała ze Startem 1954 Gniezno. W zagrywkach karnych wygrał Start Gniezno 2-1 i w derbach Poznania AZS AWF Poznań zwyciężył Politechnikę Poznańską 3-2. 10. kolejka zakończy się 5 kwietnia meczem Grunwald Poznań HKS Siemionowiczanka. Mi nie pozostaje nic innego jak życzyć Państwu wielu sportowych emocji i zaprosić do oglądnięcia mini relacji ze spotkania LKS Gąsawa Pomorzanin Toruń. Witamy serdecznie obydwa zespoły. Pomorzanin Toruń! Pomorzanin Toruń! Olej! Olej!
Thank you.
Dla Pomorzanin na torze zdobywa Krystian Makowski. Nie,
Zakończyła się pierwsza połowa pojedynku Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa. Prowadzi Pomorzanin Toruń 2-1. Następuje zmiana stron. Rozpoczyna się druga połowa spotkania Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa. Przypomnę tylko, że Pomorzanin Toruń prowadzi z LKS-em Gąsawą 2-1 i bramki strzelili dla Pomorzanina Toruń Dawid Michał na 1-0, na 2-0 Krystian Makowski, na 2-1 Mateusz Substyk, to bramka dla LKS-u Gąsawa. LKS Gąsawa stoi przed szansą wyrównania spotkania. Następny raz są.
jest nieuznana. Nadal 2-1 dla Pomorzanina Toruń. Dobra, ona automatyczna. Góra była! Wyrównująca bramka dla zespołu Gorzowy, a strzelce bramki zawodnika zliczone numer 6, Aper Krzesiński. Trzecia bramka dla LKS-u Gąsowa. Jesteście lepsi! Poborek, jesteście lepsi! 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 Poborek, uwierzcie w siebie! Uwierzcie w siebie! Poborek, uwierzcie w siebie! Uwierzcie w siebie! Pomorzani Toruń! Pomorzani Toruń! Pomorzani Toruń! Pomorzani Toruń! Gramy cię! Oh, sorry.
wygrajcie za nas! Pomory, wygrajcie za nas! Wygrajcie za nas! Pomory, wygrajcie za nas! Zakończyła się trzecia kwarta pojedynku. Zakończyła się trzecia kwarta spotkania Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa. Prowadzi LKS Gąsawa 2-3. Rozpoczyna się czwarta kwarta meczu Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa. Prowadzi LKS Gąsawa 2-3. Czwarta kwarta na całego! Czwarta kwarta! Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami!
Czwartą bramkę dla Pomorzanina zdobywa Krystian Makowski. Michał Makowski. Michał Makowski!
piątą bramkę dla Pomorzanina Toruń zdobywa Michał Makowski. Trzeba waria tablicy świetlnej, 6 do 3 dla Pomorzanina, zdobywcą 6 bramki Krystian Makowski. Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń LKS Gąsawa. Pomorzanin Toruń wygrał 6 do 3. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa na inne mini relacje z innych aren, innych spotkań sportowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Typczyński. Pomorzanin Toruń!